Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nasz ulubiony program paradokumentalny, czyli oczywiście program pod nazwą Dlaczego ja? Za pierwszym razem dobrze powiedziałem tą kwestię. To się naprawdę rzadko zdarza. Oczywiście jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha, Instagrama i Twittera w sumie nie, bo ja Twittera ostatnio usunąłem, bo zrozumiałem, że te wszystkie gówniaki w internecie mnie denerwują. Autentycznie, jeżeli kiedykolwiek zostanę prezydentem, no umówmy się, nie zostanę, bo zbyt dużo zbrodni popełniłem w swoim życiu, ale hipotetycznie, jeżeli bym został prezydentem, to ustanowiłbym odszkodowanie dla każdej osoby działającej w internecie. Odszkodowanie za to, że za każdym razem wchodząc na Twittera, jesteśmy narażeni na to, że zobaczymy opinię jakiegoś 12-latka na poważny temat. Ale to nie tylko 12-latków, 13-latkowie, 14, 15 też. Ale o czym ja to? A tak, dlaczego ja? Zapraszam! 40-letnia Jolanta Wińczuk była spełnioną żoną i matką. Jej mąż, Marek, prowadził swój mały biznes i był radnym. Jej mąż prowadził mały biznes i jednocześnie był radnym miejskim. I teraz pojawia się pytanie, czy funkcję radnego miejskiego wykorzystywał w ten sposób, żeby jego mały biznes jak najwięcej zarabiał? I odpowiedź brzmi tak. Ich syn Piotrek niedawno zdał maturę i rozpoczął wymarzone studia. Jedynak był oczkiem w głowie swojej mamy. Mamę, nie przytulaj, bo co powiedzą chłopacy, jak zobaczą, no weź, no! No, mama, jak to już uzgodniliśmy, że nie możesz mnie przytulać, to chciałem ci przypomnieć... Daj 5 dyszek na bilet autobusowy. Od dawna uważałam, że mam cudowne życie. Wiedziałam, że nie mam na co narzekać. Ale to się zaraz zmieni, ho, ho, ho. Ilu facetów przynosi swoim żonom kwiaty bez okazji? Udał mi się nie tylko mąż, ale również syn. Po wspólnym obiedzie Jola poszła do pokoju Piotrka, żeby zabrać ubrania przeznaczone do prania. Zauważyła, że syn, szykując się do wyjścia, dbał o każdy detal swojego wyglądu. Na nadgarstku Piotrka dostrzegła zegarek. Mama, zostaw to Rolex, no! Jola nie miała pojęcia, skąd chłopak go ma. Odkąd Piotruś zaczął studia, był bardzo zabiegany. Nie miał na nic czasu, wszędzie się spieszył. Zauważyłam jednak, że od pewnego momentu zaczął większą wagę przykładać do swego wyglądu. Ale dla pani Jolanty jest to w ogóle szokujące, że jej dorastający syn, student już, zaczął dbać o siebie. No, o mój Boże, kto się tego spodziewał? What the fuck? Wow, unexpected. Podrzucał mi rzeczy do wyprasowania, precyzyjnie układał włosy, używał drogich perfum. Pomyślałam sobie, że uzbierał na nie z kieszonkowego, ale mój niepokój wzbudził zegarek, którego wcześniej nie widziałam. My mu go nie kupiliśmy, a wyglądał na drogi. Przepani, ten zegarek wcale drogi nie jest. Teraz każdy ma Rolexa, nawet Marcin Dubiel. Tego samego dnia syna do domu przyprowadził dzielnicowym. Policjant tłumaczył, że spotkał Piotrka w sklepie z markową drogą odzieżą i jego zachowanie wydało mu się podejrzane. Dlatego postanowił zapobiec ewentualnemu głupiemu występkowi. Zgadza się, proszę pani. Pani syn nic złego nie zrobił, żadnego prawa nie złamał, ale mógłby to zrobić w przyszłości. Dlatego już zawczasu go spałowałem. Chłopakowi się należy ewidentnie, za ładny jest. Przez takich jak on, dobre chłopaki na dyskotekach jak ja nie mogą babeczek podrywać, bo babeczki z wszystkich już zostały wyrwane. Dobrze znamy naszego dzielnicowego. On bardzo szanuje mojego męża. Całe szczęście, że był w pobliżu. Kto wie, co Piotrek chciał zrobić? Kto wie, co Piotrek chciał zrobić? Nie wiem, może chciał wejść do sklepu i się po prostu rozejrzeć? Zobaczyć, co mają w tym sklepie? Dlaczego od razu wszyscy z góry zakładają, że on poszedł tam coś ukraść? Co jest nie tak z tą rodziną całą? Swoją drogą, co jest nie tak z tym policjantem? Na pewno nie kupował drogich ubrań, bo nie miał na to pieniędzy. Sparaliżowała mnie myśl, że mógłby chcieć coś ukraść. Jola i Marek martwią się zachowaniem syna. Po zajściu z dzielnicowym chcą dowiedzieć się, co takiego chłopak robił w sklepie z drogimi ubraniami. Proszę, natychmiast wytłumacz nam, co się stało. Rany, nic nie stało, co się czepiacie. No jak nic, skoro wracasz do domu, was jesteście policji. Ale dosłownie, proszę państwa, dzielnicowy powiedział, że nic się nie stało. Że on tak prewencyjnie go złapał. Najwyraźniej można tak robić, kto by się spodziewał. Na przykład, według mnie, moi kochani widzowie, Mateusz Spysiński wygląda tak trochę podejrzanie. Jakby chciał coś ukraść, może jednak lepiej zawczasu go na policję zgłosić, no. Bo ten dzielnicowy to jakiś nadgorliwiec.
Człowiek spokojnie nie może sobie pooglądać ciuchów. Ja niczego nie chciałam ukraść, a jeśli tak wyglądało, to była pomyłka. A może nie ukradłeś właśnie dlatego, bo dzielnicowy cię zauważył? Wcale nie. Szkoda, że mnie nie skuł i na sygnale nie przywiózł. To dopiero byłaby beka. Wielce detektyw się znalazł. Siedzi na dupie, odwiedza staruszki na dzielnicy i marzy mu się kariera w kryminalistyce. No, oglądał się filmów akcji i też mu się zachciało. Chłopak pluje faktami. No nie wiem, mówił, że się dziwnie zachowywałeś. On jakieś tajniki złodziejskiej psychiki studiował? Dajcie już spokój, serio, przeginacie. Chyba nie myślicie, że jestem złodziejem. Dobra, idźcie sobie jutro na zajęcia. Mam nadzieję, że nas nie okłamujesz. No synku kochany, nasze serduszka skradłeś, więc kto wie, do czego jesteś jeszcze zdolny? Mimo, że mąż miał swój biznes, nie byliśmy zbyt zamożni i nie stać nas było na ubrania z drugich sklepów. Ale na szczęście mąż też jest radnym i może trochę publicznych pieniędzy nakraść. Po tej sytuacji zaczęłam się zastanawiać, skąd syn wziął drogi zegarek i drogie perfumy. Wątpliwości związane z pochodzeniem drogiego zegarka i perfum syna nie dawały Joli spokoju. Postanowiła upewnić się, ile tak naprawdę kosztują. Marek. Tak? Bo mi to wszystko nie daje spokoju. Jaki naturalny ten ojciec jest, zauważyliście? Siedzi sobie w dżinsach i w marynarce na kanapie, taki ekstremalnie spięty i udaje, że czyta gazetę. Kochanie, nie martw się na zapas. Musimy mieć zaufanie dla naszego syna. Ale... Ten policjant faktycznie był nadgorliwy. Pomyśl sobie, chciał się pewnie wykazać, że zapobiegł wielkiemu skandalowi. Co jak co, synek złodziejaszek nie pomógłby mi w byciu radnym. No i dobrze, że nie jechali tu na sygnale. Dopiero ludzie zaczęliby gadać. A co jeśli naprawdę jest coś na rzeczy? Co masz na myśli? Zauważyłeś, że Piotrek ostatnio się inaczej zachowuje? Nie, co takiego robi? Stroi się, częściej wychodzi. Pewnie się zakochał w jakiejś dziewczynie i chce jej zaimponować. No słuchaj mężu, stroi się, wychodzi częściej, używa drogich perfum. Ja wiem, że to wszystko brzmi, jakby po prostu znalazł dziewczynę. Ale nie, ja wiem, że mój syn chce coś ukraść. To normalne w jego wieku. A ile temu dajesz kieszonkowego? 100 zł tygodniowo. A czemu pytasz? Zauważyłam jakiś czas temu u niego drogie perfumy. Pomyślałam, że sobie nazbierał z kieszonkowego. No, to wiele wyjaśnia. Na pewno się zakochał i chce komuś zaimponować. Ale daj mi dokończyć. Widziałam jego zegarek. Sprawdziłam jego cenę. Marek, to nie jest jakaś tandeta. To jest drogi gadżet. 5000. To jest zegarek Casio za 75 zł. Czy ty sugerujesz, że on na serio kradnie? Nie wiem, a skąd go wytrzasnął? Muszę z nim porozmawiać. Zaczekaj! Trzeba się nad tym zastanowić, żebyśmy nie popełnili jakiejś głupoty. Ochłońmy, prześpijmy się z tym, a jutro z nim pogadamy. Coraz więcej faktów było przeciw Piotrkowi. Zachowanie naszego syna było podejrzane. Ewentualnie Piotruś sprzedaje niewygodne fakty o swoim ojcu jego przeciwnikom, innym radnym. Jak tak się zastanowić, to jest dobry interes. Następnego dnia rano Jola i Marek czekają w kuchni na Piotrka. Postanowili porozmawiać z synem jeszcze przed jego wyjściem na uczelnię. Piotrek, chodź do nas. Mama trochę się spieszy. Chodź na chwilę, jak mama prosi. Mamy, śpieszę się! Muszę jakiegoś kujona znaleźć i pracę domową mu zabrać, no! Piotruś, musisz nam wyjaśnić, o co dokładnie chodzi. Nie chcemy myśleć, że nasz syn jest złodziejem, ale niestety, na razie nie robisz nic, żeby nam to ułatwić. Wy znów o tym niczego nie ukradłem. Powiem wprost. Zauważyliśmy z tatą, że ostatnio inaczej się zachowujesz. Najbardziej niepokoi nas to, że masz drogie rzeczy. Na przykład, ten zegarek. Sprawdziłam, ile kosztuje. Na pewno nie uzbierałeś sobie na niego z kieszonkowego. I na pewno go nie zwinąłem. No to nam wyjaśnij, skąd go masz? No dobra, powiem wam. Dobra widzowie, zamiast Piotrka to ja to wytłumaczę, skąd on ma taki drogi zegarek. Ostatnio byłem na wakacjach z Julką w Grecji. I w Grecji jest mnóstwo sklepów, gdzie można sobie kupić oryginalnego Rolexa za 100 zł. I w ten sposób Piotruś ma taki drogi, oryginalny zegarek. Bo ja się zakochałam. Ha, wiedziałem. Ale to nic nie tłumaczy. Dostałem go w prezencie. W prezencie? Kto ci robi takie drogie prezenty? W prezencie? Kto ci robi takie drogie prezenty? I czy też mogę ją poznać?
moja dziewczyna... Co takiego? Kim ona jest, że stać ją na takie drogie gadżety? Fakt, jest dosyć zamożna. Wczoraj w sklepie miałem sobie coś wybrać, a potem zamierzaliśmy wpaść tam razem i ona miała za to zapłacić. Synu, czy to normalne, żeby dziewczyna robiła ci takie drogie prezenty? Muszę przyznać rację tej pani, raczej normalne to nie jest. Z drugiej strony, jak miałbym taką okazję, to też bym z tego korzystał. Więc Piotrka się naprawdę nie czepiajmy. Ona mówi, że pieniądze dla niej nie mają większego znaczenia i chce mnie rozpieszczać. Zresztą ja jej wcale nie naciągam. Ona nalega, nie chce sprawić jej przykrości. Co to za dziewczyna w takim razie? Może nam ją przedstawisz? A może nie, mama, co? Może daj Piotrkowi wymilkować tą dziewczynę ile się tylko da, żeby sobie troszeczkę zarobił i tyle. Tak, ale nie teraz, to nie jest dobry moment. Zresztą spieszę się już i nie mam teraz czasu. Skończyliście przesłuchanie? Nie bądź niegrzeczny. Sorry, dobra, na razie. Wierzysz mu? Wiesz, kochanie, to wszystko ma jakiś sens. Sama nie wiem. O, czasy się zmieniły. Mamy równouprawnienie. Dziewczyna też może chłopakowi zrobić prezent. Marek przyjął wyjaśnienia Piotrka, ale ja nie do końca byłam przekonana. No bo jeśli to byłaby dziewczyna ze studiów Piotrusia, to skąd miałaby tyle pieniędzy? Zapewne musiała brać je od rodziców, a to nie byłoby w porządku. Sama zarobiła? To czym musiałaby się zajmować, żeby w tym wieku tyle zarabiać? Słyszała pani może o OnlyFans? Nie będę miał bólu dupy, ale mam trochę ból dupy! Bo ostatnio się dowiedziałem, że niektóre Polki, które właśnie mają swoje konta na OnlyFansie, potrafią wyciągać po około od 300 do 400 tysięcy złotych miesięcznie. Jola przez cały dzień myślała o Piotrku. Im bardziej się nad tym zastanawiała, tym mniej wierzyła synowi. Denerwuje ją to, że mąż nie podziela jej obaw. Marek, śpisz? Już nie. Marek, no bo ja nie mogę przestać o tym myśleć. To spróbuj przestać. O, i problem rozwiązany. Dziękuję, mężu. I chodź spać. Oj, Marek, no bo ty to tak wszystko lekceważysz. Nic nie lekceważę, tylko po prostu myślę racjonalnie. I wierzę naszemu synowi, w przeciwieństwie do jego nadopiekuńczej mamusi, jak widać. No Marek, ale zobacz, jaka dziewczyna daje takie drogie prezenty chłopakowi? Taka, którą chciałbym mieć. Bogata? Może Piotruś chciał się pokazać na studiach? No wiesz, nowe towarzystwo, nowe środowisko i może jednak coś ukradł. Kobieto, daj już spokój. Przecież wytłumaczył nam się, że się zakochał. Dostał drogi zegarek. No ale przecież to nie jest jakiś jacht czy limuzyna. Przecież to nie jest żaden jacht czy limuzyna. A swoją drogą zapomniałem ci powiedzieć, że Piotruś jedzie z tą dziewczyną jutro kupić limuzynę. Zresztą Piotrek nigdy nas nie okłamał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Masz jakąś obsesję. I co, może zaczniesz go śledzić, grzebać mu po rzeczach? Ja nie chcę tego robić. Chcę spać i tobie też radzę. Kto do ciebie pisze o tej porze? Pomyłka. Kładź się. Pomyłka, kochanie, idź spać. Tak też cię kocham. Nie przeżyłabym, jeśli okazałoby się, że Piotrek nas okłamał i jednak kradł. Intensywnie zaczęłam myśleć, co powinnam zrobić. A wiedziałam, że na Marka nie mam co liczyć. Minęło kilka dni. Gdy kobieta wraca do domu z zakupami, zauważa, że przed ich furtką parkuje nieznajomy samochód. Ale ładny ten nieznajomy samochód. Po chwili wysiada z niego Piotrek. Jola jest zaskoczona tym widokiem. Piotrek! O, mama. A kto cię przywiózł? To moja dziewczyna. Aha. Może mógłbyś mi pomóc? A, tak, przepraszam, już biorę. Czemu nosisz sama zakupy? Dlaczego nie weźmiesz samochodu od taty? Bo tata potrzebuje auto do pracy, a ja nie będę czekała z zakupami, aż on wróci. Wow, mama! Wy jesteście jacyś biedni? Nie macie 5 limuzyn? Bo obiad byłby na kolację. Właśnie. Dlaczego twoja dziewczyna tak szybko odjechała? Mogłeś ją zaprosić do nas na obiad. Przynajmniej bym ją poznała. Daj spokój, mama. Znowu zaczynasz? Mamo, postaw się w sytuacji tej dziewczyny. Zobaczyła, jak biegniesz i spanikowała. Piotrek! Piotrek, chodź tu, Piotrek! Zrozumiałam, że znajomość syna się rozwija.
Tylko, że ta kobieta w samochodzie nie wyglądała na studentkę. Biorąc pod uwagę fakt, jakim przyjechała samochodem, musiała być bardzo zamożna. A ja szłam obładowana siatkami jak wielbłąd. Ale co w związku z tym w sumie? Dlaczego pani wspomina o tym, że pani szła obładowana torbami? Jakie to ma znaczenie w ogóle dla tej całej sytuacji? Bo jedyne, co jestem w stanie wymyśleć, to to, że pani po prostu jest zazdrosna o to, że ta dziewczyna ma drogie auto, a pani drugiego auta nie ma. Tak czy siak, trochę słabo, gościu, trochę słabo. Nie wiem, może zacznij wstawać o 5 rano, godzinę medytować, wsłuchiwać się w dźwięki miasta, potem 3 godziny uprawiać jogę, potem mieć prywatnego trenera, potem z koleżankami iść na kawusie i na obiadek, miam, 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 pychota. No i oczywiście też mieć ojca miliardera. Piotrek nie chciał jej zaprosić na obiad. Pomyślałam, że być może wstydził się czegoś? Gdy Marek wreszcie przychodzi do domu po pracy, Jola ciągnie go do sypialni, żeby móc dyskretnie omówić sprawę dziewczyny Piotrka. A co się stało? Widziałam dziś Piotrka z tą dziewczyną. Jola, ty znowu o tym? Czy tobie się to nie nudzi? Myślałem, że już zamknęliśmy ten temat, ale widzę, że mamusi jeszcze nie przeszło. Daj mi powiedzieć do końca. Wszystko złożyło się w całość i nie wygląda to dobrze. Widziałam dziś, jak ta dziewczyna podwoziła go drogim autem. Też mi sensacja. Marek, ale ona jest starsza od niego. Co więcej, Marek, tak na oko to ona jest co najmniej 2 lata starsza. Co ty myślisz, że nasz syn koniecznie musi się spotykać tylko z nastolatkami? Tyle, że ona jest dużo starsza, a to może oznaczać, że on nie kradnie, tylko wpadł w podejrzane towarzystwo. Jak to? Moim zdaniem Piotrek stał się panem do towarzystwa. Ty myślisz, że te wszystkie drogie prezenty to zapłata za seks? Tak właśnie myślę. No nie można oszukiwać, trochę słabo. Z drugiej strony koleś ma zegarek za 5000. Muszę z nim koniecznie porozmawiać. Ludzie, czemu nie możemy mieć normalnego, spokojnego domu? Czemu nasz syn nie mógł się zakochać po prostu w jakiejś zwykłej szarej myszce z biblioteki? Kurczę, czemu nasz syn nie mógł się zakochać w innej milionerce? Młodszej o parę lat, no. Tylko nie atakujmy go, bo się zaperzy i nic nam nie powie. Doszłam do wniosku, że te drogie prezenty mogą być swego rodzaju wynagrodzeniem dla Piotrka. Słyszałam, że młodzi chłopcy potrafią dorabiać sobie w ten sposób. W sumie zajebiście! Ja też chcę tak dorabiać! Gdzie się mogę zapisać? Trzeba było ratować jego przyszłość. On był jeszcze dzieckiem. Mógł nie wiedzieć, co robi. Całe szczęście Marek przestał myśleć, że mam obsesję na punkcie Piotrka i zaczął traktować sprawę serio. Ta, a tam Marek siedzi obok i ma bekę. Jaka głupia. Myślisz, że nasz syn jest do towarzystwa? Marek przemyślał wszystko i dotarło do niego, że żona może mieć rację. Piotrek, mama powiedziała, że widziała cię dziś z twoją dziewczyną. Tak, i co z tego? O co wam chodzi? Dostajesz od niej drogie prezenty. Ona jest zamożna. A co ty możesz jej zaoferować w zamian? Siebie, prawda? Do czego zmierzasz? Bo wiesz, tyle się ostatnio podejrzewamy z mamą, że stałeś się panem do towarzystwa. Ale wykombinowaliście, fantazja nieźle was poniosła. Nie poznałem nigdy wcześniej takiej dziewczyny i ona nie wykorzystuje mnie ani mi nie płaci. Aha, to fajnie! I z racji tego, że jesteś dorosłym mężczyzną, ufamy ci, że wiesz, co robisz. Dziękuję, dla nas temat zamknięty. To miłego dnia. Czemu rodzice nie mogą tacy być? Serio! To nam ją przedstaw. Mamo, gdyby było to takie proste, gdybym wiedział, że ją zaakceptujecie, zrobiłbym to dawno. Skąd taka myśl, że mielibyśmy jej nie akceptować? Skoro ją pokochałeś, nie mamy prawa jej nie akceptować. No może po tym, że dosłownie w tej chwili macie problem z tym, że ona jest starsza trochę od niego. Dosłownie w tym momencie jej nie akceptujecie. No dobra, no to wam powiem, dlaczego jej nie zaakceptujecie. Jest o rok starsza od mamy. Co? No właśnie, znam was jak swoją własną kieszeń. Wiedziałem, że tak będzie. Synku, ty masz dopiero 19 lat, a skoro ona jest starsza ode mnie, to znaczy, że ma 42 lata. Czyś ty oszalał? Pakujesz się w związek bez przyszłości. Tata, jaki związek bez przyszłości? Może moja dziewczyna nie ma przyszłości, ale ja mam. Ty wiesz, jak o takich starych kobietach się mówi, które uwodzą młodych chłopaków? Kugłażyce. Roar! Czyli miałem rację. Gdybym ją przeprowadził, to byście ją zlinczowali. Spokojnie, przecież się z nią nie żenię. Na razie. Piotruniu, zastanów się. Mamo, ale ja się naprawdę zastanowiłem, ja ją kocham. A teraz nie mam czasu, idę się uczyć. Nara. Tego było dla mnie za dużo.
To, że tamta kobieta była starsza, ja zdążyłam to zauważyć, ale ona była starsza ode mnie. Dlaczego uwiodła 19-latka? Po co? Ja akurat się domyślam po co, ale nie mogę tego powiedzieć, bo zostanę zbanowany na YouTubie. Miałaś rację. Powinienem cię słuchać od początku. Może gdybym jakoś wcześniej zareagował, gdyby udało się to zdusić w zarodku. Daj spokój. Takie roztrząsanie już nic nie da. Teraz najważniejsze jest to, żeby wybić mu te amory z głowy. Co to musi być za wstrętna baba, żeby takiego młodego chłopaka na samą myśl, aż się we mnie wszystko gotuje. Też mi wściekłość bierze. Pomyśl sobie, gdyby się dowiedzieli w urzędzie. No wiesz co? Teraz to najmniejszy problem. Chyba radni nie podniecają się takimi sytuacjami. Jak ty możesz o tym teraz myśleć? O, zdziwiłaby się pani, zdziwiła. To są największe ohydne zboki świata. Dzień dobry. W urzędzie o mnie gadają? Piotr, to nie jest kobieta dla ciebie. A skąd wiecie? Znacie ją? Piotruś, to nie tak. My się martwimy, bo patrzymy na to z boku i przewidujemy konsekwencje. Zastanów się, mama. Czy kobiecie w twoim wieku kończy się życie? Nie ma prawa do miłości, do szczęścia? W sumie to jest zajebisty argument, Piotruś. Serio? Wow! Oczywiście, że tak. Ale to nie znaczy, że ma zakochiwać się w chłopaku, który mógłby być jej synem. Piotrusiu, bo ty teraz o tym nie myślisz, ale kiedyś będziesz chciał mieć dzieci. A ta kobieta nie będzie w stanie ci ich na pewno już urodzić. Jeżeli miałbym wybór, ona lub jakieś dzieci, wybieram ją. Teraz tak mówisz, pod wpływem emocji. Wy nic nie rozumiecie, to jest najcudowniejsza kobieta, którą poznałem. Mało ich jeszcze poznałeś. Jest dojrzała, rozumie mnie w przeciwieństwie do was i uczy mnie prawdziwego życia. Tak? W takim razie się do niej wynoś. Ej, w sumie super, bo ja chciałem się was zapytać, czy się mogę do niej wyprowadzić. A wy teraz mnie sami z domu wywalacie. Zajebiście! Co więcej, okaże się zaraz, że jego dziewczyna jest panią profesor i Piotrusz ma w sumie zagwarantowaną piątkę na licencjacie. Albo zrywasz z nią i zajmujesz się studiami, albo nie masz czego szukać w moim domu. Marek, no co ty? Tak? Dobrze, wybór jest prosty. Wyprowadzam się. Coś ci najlepszego narobi. Myślałam, że rzucę się ze złości na Marka. Czy on oszalał? Zamiast spokojnie porozmawiać z Piotrkiem, on mnie wytrzymał i wyrzucił go z domu. Własnego syna. Takimi metodami się nic nie osiągnie. Myślałam, że mam mądrzejszego męża. Piotrek zaślepiony był uczuciem, ale Marek mógł się opanować. Pół godziny później spakowany Piotrek wyszedł przed dom, gdzie czekała na niego jego ukochana. Chłopak, nie oglądając się za siebie, wrzuca do bagażnika swoje rzeczy. Jest urażony ultimatum, jakie postawił mu ojciec. Piotruś zabrał ze sobą cały dobytek życia. Jedną walizkę i plecak. Za Piotrkiem wybiega z domu zrozpaczona Jola. Piotrusiu, zaczekaj! Mamo, sama słyszałaś, co powiedział ojciec. Nie mam tu czego szukać. Tata nie miał tego na myśli, on powiedział to w złości. Tak będzie lepiej. Jedziemy? No pewnie. O cholera. Nie mam problemu z tym, że ta kobieta jest ponad dwukrotnie starsza od Piotrka. Ani z tym, że kupuje mu cały czas dziwne prezenty. Ani z tym, że teraz będą mieszkać razem. Mam natomiast problem z jej tipsami. Widzieliście tę długość? That's quite big. To ja wiem, po co tej pani jest potrzebny Piotruś. Przecież ona z takimi tipsami nie może się podcierać. Piotruś ją pewnie podciera. I co najlepszego narobiłeś? Będziesz tak stał jak słup soli, powiesz coś? Nie mam nic do powiedzenia. Nie mam nic do powiedzenia! Zresztą ja też się wyprowadzę do kochanki. Pa, pa! Co cię tak poraziło? Znasz tę kobietę? Przez wybuchowy charakter męża Piotrek się wyprowadził. Wiedziałam, że dopóki tego nie naprawi, nigdy mu nie wybaczę. Marek też się przejął. Gdy zobaczył auto i tamtą kobietę, stanął jak wryty. Przez chwilę pomyślałam, że wygląda tak, jakby się znali. Ale mąż zaprzeczył, a ja nie miałam siły tego ciągnąć. A no tak, bo jak nas nauczyły programy Trudne Sprawy czy Dlaczego Ja, które głównie opowiadają o zdradach, mężowie nigdy nie kłamią! Jola nie może pogodzić się z wyprowadzką syna. Cały dzień próbuje dodzwonić się do Piotrka, ale chłopak od niej nie odbiera. W kobiecie narasta gniew wobec Marka. Kochanie, ja wiem, że źle zrobiłem.
nie powinien tak wybuchnąć. Ja myślałem, że on się opamięta i nie weźmie tego tak dosłownie. Ale wziął i przez ciebie straciliśmy syna. Nie daruję ci tego. Ja wiem, przepraszam. Namieszałem. Muszę to naprawić. Ciekawe jak. Muszę się z nim spotkać. Pójdę do niego pokoju, sprawdzę, czy ma jakiś plan zajęć i jutro pojadę pod uczelnię. Nie sądzę, by był to dobry pomysł. Jakby chciał rozmawiać, to by od ciebie po prostu odebrał. A co? Zrobi mi jakąś scenę na ulicy? Ja mu nic złego nie zrobiłam. Wstrzymaj się, proszę. Ja to załatwię z nim, po męsku. Spokojnie, kochanie, pogadam z nim, po męsku. Co tam, młody? Podupczyłeś coś w weekend? Zgodnie z postanowieniem, Jola następnego dnia czeka na Piotrka przed uczelnią. Nagle dostrzega znajomy samochód, który zatrzymuje się nieopodal wejścia. Gdy Piotrek idzie na uczelnię, do auta kobiety podchodzi Marek. Co on tu robi? Co ty wyprawiasz, wariatko? A co ci się nie podoba? Ty mściwa Zozo. Nasadziła się na mojego syna. Dla mnie to brzmi, jakby każdy mężczyzna w tej rodzinie spotykał się z tą samą kobietą. Po pierwsze, chłopaczek jest dorosły. A po drugie, tak jak ci obiecałam, że się na tobie zemszczę, a wiesz, że zawsze dotrzymuję słowa. Zawsze. Podłaś mio. To ty pożałujesz. Ach, niech mi pan nie grozi, panie radny, bo to się może źle dla pana skończyć. Jaki przepalony głos. O mój Boże. Albo za dużo papierosów, albo za dużo alkoholu. Wszystko poszło inaczej, niż sobie zaplanowałam. Nie udało mi się porozmawiać z Piotrkiem, ale to, co zobaczyłam i usłyszałam, rzucało nowe światło na całą sprawę. Wyglądało na to, że mój mąż znał tę kobietę. Rozmawiał z nią bardzo ostro, a to oznaczało, że mnie okłamywał. A tam od razu okłamywał, po prostu nie mówił prawdy o swoich trzech romansach. Jola od razu dzwoni do Marka, żeby sprawdzić, czy mąż powie jej prawdę o tym, że spotkał się z kobietą Piotrka. Halo? Cześć Marek, jesteś w urzędzie? A co? Podjechałam do centrum, do sklepu z zasłonami. Pomyślałam, że podrzucę ci obiad, żebyś zjadł o normalnej porze. Czyli jesteś teraz pod urzędem, tak? Tak. Wyjdź przed budynek na chwilę, nie będę wchodziła i przeszkadzała. Wiesz co, ale ja jednak musiałem jechać do firmy na chwilę. Wrócę za jakieś pół godziny dopiero. Oj, to szkoda. To wiesz co, zostaw mi ten obiad w sekretariacie, proszę, a ja go odbiorę, jak wrócę. A co tam ma ten obiad? Schabowy z ogóreczkami i ziemniaczki. Ale w skórce? W skórce posrało cię? Do kosza to wyrzuć, nie zjem tego. Potwierdziły się moje obawy. Marek mnie okłamywał. O co w tym wszystkim chodziło? Kim do cholery była ta baba? Słyszałam przecież, jak mówiła, że go ostrzegała i że on pożałuje. Postanowiłam zaczekać na Marka w domu i postawić sprawę na ostrzu noża. Jola czeka na powrót Marka. Mąż wraca do domu wcześniej, niż zapowiadał jej przez telefon. Dosłownie, jak widzimy na ekranie, czekała na niego z nożem w ręku. Dodatkowo należy zauważyć, że rzeczywiście zdejmuje skórkę z ziemniaczków, bo mąż nie chciał ze skórką i ziemniaczków. Mężczyzna nie podejrzewa, że żona jest na niego wściekła z powodu swojego odkrycia. Jolu, co się stało? Pytałem panią Marylkę o obiad od żony, a ta popatrzyła na mnie jak na wariata. Bo nie było żadnego obiadu. Jola, odłóż ten nóż! Najlepiej w klatce piersiowej swojego męża. Jolu, uspokój się i wytłumacz mi, ja dalej nic nie rozumiem. Okłamałeś mnie! Jola! Byłam dzisiaj pod uczelnią Piotrka. Chciałam z nim porozmawiać. I zanim go złapałam, wiesz co zobaczyłam? Oczywiście, że wiesz. Ciebie, mój drogi, ciebie z tą babą z samochodu. Pojechałem zaczekać na Piotrka. No, podsunęłaś mi dobry pomysł, a kiedy zobaczyłem, że ona tam jest, no to wściekły poszedłem się z nią rozmówić. I się rozmówiłeś! Słyszałam waszą rozmowę i wynika z niej, że wy się bardzo dobrze znacie. Co ty insynuujesz? Nie udawaj! Przynajmniej teraz mnie nie okłamuj! Skąd ją znasz? Nie znam jej, coś sobie ubzdurałaś. Musiałaś coś źle zrozumieć, coś nie usłyszeć dobrze. Kochanie, nie znam jej! Jak ta pani wspominała o tym, że miałem z nią romans przez 5 lat, to kłamstwo było! Ona mówiła, że ci obiecała, że pożałujesz. Pytanie, czego miałbyś żałować? Ach, ty naprawdę źle zrozumiałaś. No, ona powiedziała, że pożałuję tego, że do niej podszedłem, no i że wyrzuciłem Piotrka z domu. Co ty myślisz? Ja głucha jestem! Dobrze słyszałam! Nie znam jej i nie mam tobie nic więcej do powiedzenia. Kogo tam znowu niesie?
Dzień dobry pani, zastałem pana Marka. O Boże, przyszedł ten policjant, który jest jasnowidzem i widzi zbrodnie, które się jeszcze nie wydarzyły. O właśnie, i może dlatego teraz przyszedł do ich domu, bo on wyczuł, że ta żona zaraz dźgnie nożem męża. I on przyszedł wcześniej, żeby zapobiec tej zbrodni. Ale jestem absolutnie pewien, w 100% jestem pewien, że już na pewno powstał taki serial o policjancie, który widzi przyszłość i zapobiega zbrodniom. I dlaczego jestem taki pewien? Bo mimo tego, że ten serial brzmi jak kompletne gówno i głupota, to już gorsze seriale powstawały. Widzieliście trailer nowego serialu Netflixa o tej szkole dla dobrych i dla złych? O mój Boże. Dzień dobry. Tak, a coś się stało? Nie mogę nic pani powiedzieć, muszę z nim porozmawiać. Jeszcze dzielnicowego mi brakowało. Zupełnie nie wiedziałam, po co przyszedł mundurowy i czemu chciał rozmawiać z moim mężem. To zaczynało być niepokojące. Marek, policja do ciebie! Coś się stało w urzędzie? Pani Jolu, naprawdę nie mogę nic pani powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marku. Co się stało? Jest sprawa. Mam dla pana zawiadomienie. Musi pan się zgłosić na komisariat. Wpłynęło doniesienie. Jakie doniesienie? Niech pan wreszcie powie. Od pani Aldony Krawczyk, że pan ją napastował. Słucham? Panie posterunkowy, ciszej proszę! Aldona to moja druga żona. I moja pierwsza żona o niej nie wie. Kim jest Aldona Krawczyk? O co tu chodzi? Wie pan co? Wyjdźmy na zewnątrz. Wie pan, ona twierdzi, że to nie był jednorazowy incydent. Ta kobieta jest niezrównoważona psychicznie. Panie Marku, to trochę brzmi jak groźby karalne. Pan ją zna? Wie pan co, ja pana odprowadzę, dobrze, a jutro przyjdę na komisariat. Dobra. Wtedy zadawałam sobie jedno pytanie. Czy Aldona Krawczyk to kobieta, z którą spotykał się mój syn? Czy to z nią znajomości wypierał się Marek? Nie, Aldona to zupełnie inna kobieta, którą pani mąż prześladuje. Takie hobby ma. Czy Aldona Krawczyk to ta baba? Tak, ale to wariatka jest. O co chodzi z tym napastowaniem, z groźbami? Dobrze, spokojnie, tylko się nie denerwuj. Wydusz to w końcu z siebie, do cholery! Chcę znać prawdę, nawet jeśli jest najgorsza! Dobrze, Aldona Krawczyk pracowała kiedyś w urzędzie. Nie była uczciwa. Co to znaczy? Próbowała się dorobić na jakichś umowach z przedsiębiorcami. W zamian za pomoc w przetargach brała łapówki. Ja się o tym dowiedziałem. No i? Ach, najwyraźniej jej się to udało, skoro jeździ takim drogim autem i kupuje swojemu chłopakowi zegarki za 5000 złotych. No i udaremniłem jedną z takich prób. Złożyłem oficjalny raport. Została zwolniona dyscyplinarnie. Potem miało iść to do prokuratury. Jednak rozeszło się po kościach. No i jak widzisz, teraz się mści. I zamieszała w zemstę Piotrka? Wiesz co, jakiś czas temu dostałem SMS-a od niej, że się odegra, że pożałuje. To było całkiem niedawno. Wtedy jak zaczynaliśmy zauważać, że Piotrek się jakoś inaczej zachowuje. Czyli za cel zemsty obrała sobie naszego syna? Na to wygląda. Uświadomiłem to sobie dopiero jak zobaczyłem jej samochód pod naszym domem. Dlaczego ty mi o tym wcześniej nie powiedziałeś? Mogliśmy porozmawiać z Piotrkiem, zdemaskować tę wstrętną babę. Wiem, źle zrobiłem. Nie chciałem ciebie w to mieszać, to sprawy urzędowe. To znaczy, panie Marku, w momencie, gdy Aldona grozi, że zniszczy panu całe życie, to już raczej sprawa urzędowa nie jest. Nie, Marek, to są sprawy naszej rodziny. Tak, ale ja nie brałem na poważnie tego, co ona mówiła. Wiesz, jak to jest, ludzie mówią, pożałujesz, a finalnie nic z tego nie wynika. Nie sądziłem, że jest do tego zdolna. I co teraz? Nie wiem. Nie sądziłem, że Piotrek da się tak łatwo omamić. Nie wiem, muszę się zastanowić. Jolu, przepraszam, wybacz mi. Muszę się spotkać z tą kobietą. To nie jest dobry pomysł. Ona jeszcze cię oskarży o napaść. Lepiej niech ja to jakoś załatwię. Jakoś? No to trzeba mieć jasny plan. Kochanie, nie, bo jeszcze cię oskarży o napad. Mam lepszy plan. Słuchaj, ja ją uwiodę. Będę z nią regularnie sypiał. I w końcu ona rzuci naszego syna. I ja z nią będę w związku. Następnego dnia Marek udał się na komisariat. Tymczasem Jola postanowiła pojechać pod uczelnię Piotrka. Liczy na to, że Aldona Krawczyk znowu podwiezie jej syna, a ona będzie mogła skonfrontować się z tą kobietą. Dzień dobry. Czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? Nazywam się Jolanta Wieńczuk i jestem... Wiem, kim pani jest. Słucham. Chciałam porozmawiać o Piotrku.
A to przepraszam bardzo, synuś nie jest przypadkiem dorosły? Z jednej strony tak, owszem, to jest prawda. Ale z drugiej, jakie ładne auto. Czy ja też mogę z panią sypiać? Bo najpierw napada mnie tatusiek, a teraz mamuszka? Nie mam zamiaru pani napadać. Chodzi mi o syna. On jest jeszcze bardzo młody. Ha, ja niby stara baba, która namieszała mu w głowie, tak? Ja wiem, dlaczego pani to robi. Przecież pani nic za niego nie czuje. A jemu się wydaje, że on panią bardzo kocha. Jako matka nie mogę patrzeć na to spokojnie. To niech pani nie patrzy. I skąd pani w ogóle może wiedzieć, dlaczego ja to robię? Marek mi wszystkim powiedział. A, ciekawe, co pani powiedział. Ja wiem, że nie wyszła pani łapówka w urzędzie. I że panią przez to wyrzucili. Ale właściwie to powinna być pani wdzięczna Markowi, że nie wpędziła się pani w większe kłopoty. Tak się pani mężu tłumaczy? Bardzo proszę zostawić Piotrka w spokoju. To są sprawy dorosłych. I niech pozostaną między nami. Wie pani co? Może i ma pani rację, żeby nam zostawić Piotrusia. Ale zanim to zrobię, mam jeden warunek. Jaki? Musimy się razem spotkać w trójkę. Pani, ja i Marek. Ale po co? No jak to po co? Proszę pani, ja pracuję zdalnie z domu. Samotnie mi jest. Muszę wykorzystać każdą okazję do spotkania z kimikolwiek ludźmi. A jak się spotkamy, to się pani wszystkiego dowie. Skoro to jedyne wyjście, żeby jego uwolnić, niech tak będzie. Niech pani tak nie dramatyzuje, nie jest mu tak źle. Dobrze, spotkajmy się. Marek będzie 16. Adres pani zna. W takim razie zapraszam. No i to mi się podoba. To jest konkret. Do zobaczenia. Tylko niech pani na razie nic nie mówi Piotrkowi. Spotkanie z tą kobietą kosztowało mnie wiele nerwów, ale musiałam z nią porozmawiać. Nie mogłam przeżyć, że mój jedyny syn się do mnie nie odzywa. Widziałam, jak była zaskoczona, gdy powiedziałam jej, że o wszystkim wiem od Marka. Mnie natomiast zaskoczył jej warunek, na którym musiałam przystać. Chwilę później Jola zastanawia się, czy powiedzieć o spotkaniu z Aldoną Markowi. Dochodzi jednak do wniosku, że jeśli uprzedzi męża, on może nie przyjść na umówioną godzinę. Widziałem cię, jak rozmawiałeś z moją dziewczyną. To ja już nie mogę porozmawiać z wybranką mojego syna. Piotruś, martwię się o ciebie. Teraz to wybranką, a wcześniej to lampucerą, tak? Taka pani jest? Dowiedziałam się nowych rzeczy. Niby jakich? Ta kobieta jest znajomą taty. Wiem. Powiedziała mi wczoraj. Powiedziała? A co ci powiedziała? Mówiła, że tata nie przepada za nią. Piotruś, posłuchaj, ja wiem, że to trudne. Ta kobieta mści się na tacie, bo przez niego została wyrzucona dyscyplinarnie z urzędu. To ze złości do taty postanowiła cię uwieść. Nie wierzę ci, kłamiesz. Jak możesz mówić takie okrutne rzeczy? Piotruś, to niestety prawda. Ona cię nie kocha. Przestań, nie chcę tego słuchać. Masz jakąś obsesję. Nie możesz znieść, że jestem dorosły i wyleciałem z gniazda. Nie jestem małym Piotrusiem, za którym będziesz latała z ciepłym nosem, żeby mi dać łóżeczkę. Piotrek, poczekaj. Chcę dla ciebie jak najlepiej. Co ty myślisz, że ja jestem zazdrosna? Nie o to chodzi. Nie mogę patrzeć, jak ta kobieta się tobą bawi. Wiesz co? Odczep się, jeśli nie chcesz zaakceptować mojego wyboru. Mama, odwal się! Mam teraz nową mamę! Cukrową mamę! Ona tobą manipuluje. To jest koniec naszej rozmowy. Nie będę więcej słuchać obelg pod jej adresem. Jeśli tego nie rozumiesz, to się więcej do mnie nie odzywaj. Nie chcę ciebie znać. Piotrek! Gdy Aldona przyszła o umówionej porze, Marka jeszcze nie było w domu. Jola zaprosiła kobietę do salonu i w oczekiwaniu na męża częstuje ją herbatą. Ale pani Aldona, jak pani będzie chciała wziąć łyka, to proszę mi powiedzieć, ja pani filiżankę podstawię pod usta, dobra? Bo ja się boję, że tymi tipsami mi pani porcelany porysuje. Nie rozumiem. Marek powinien być już w domu. Nie wiem, co go zatrzymało. Bardzo ładnie państwo mieszkacie. Dziękuję. A wie pani, mówi się na mieście, że Marek w przyszłych wyborach ma bardzo duże szanse, żeby wygrać batalion o najwyższy urząd w mieście. Że proboszczem zostanie? Naprawdę? Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, że on bierze coś takiego w ogóle pod uwagę. Wie pani, jak to jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A Marek świetnie by się do tego nadawał. Pani go tak chwali, a wasza współpraca chyba nie układała się najlepiej. Nie? Dlaczego? A wręcz przeciwnie. A pani czym się zajmuje? Ja? Ja zajmuję się domem. I pewnie ślepo pani ufa mężowi? Nie rozumiem. Do czego pani zmierza? No bo widzi pani, pani jest taka miła, uprzejma. A mąż chyba nie do końca jest panią szczery. Oh boy, no kto by się spodziewał? Tylko my wszyscy od pół godziny. Wie pani, co mam pomysł? Ja tu zostanę, sama poczekam na niego, a pani się gdzieś ukryje. Pani zwariowała? Mam się kryć we własnym domu? No wie pani, przy pani,
Mąż nie przyzna się do wszystkich swoich grzeszków. Więc jak, chce pani poznać prawdę? No jak? Szybka decyzja? Nie wiedziałam, czy dobrze robię, decydując się na to, co mi zaproponowała Aldona, ale pomyślałam, że w sumie co mi szkodzi. Jeśli mój mąż nie miał nic na sumieniu, niewiele ryzykowałam. Chwilę później, namówiona przez kochankę syna Jola, przygląda się wchodzącemu do domu Markowi i czekającej na niego Aldonie. Co ty tu robisz? Przypominam ci, Marek, jestem lafiryndą. Jak to wszystkie lafiryndy, mam umiejętność przenikania przez ściany. Czekam na ciebie. Wtargnęłaś do mojego domu i dzwonię na policję. Uspokój się, nigdzie nie wtargnęłam. Twoja żona mnie tu zaprosiła. Musiała wyjść na chwilę. Gdzie niby poszła? Coś ty jej zrobiła? Co ty odwalasz tutaj? To spokojnie, ja jej nic nie zrobiłam i to nie ja odwalam. Przez ciebie musiałem tłumaczyć się policji. Wiesz, jaki skandal mógł z tego wybuchnąć? A co? Pan radny taki niewinny? Dobrze, na uczelni był monitoring i mieli dowód, że jestem niewinny. Swoją drogą, to masz niezłą fantazję. A zawsze miałam przed ludzi. Sprawa z policją. Miała cię czegoś nauczyć. Ale z tego, co tutaj się wyprawia, to już jest w ogóle nieważne, nieaktualne. Twoja żona jest głupiutka jak gąska. Jakim prawem tak o niej mówisz? Uwierzyła w te twoje ściemy? Że niby próbowałam brać łapówki? Jakby tak mądrze pomyślała przez chwilę, logicznie, to zorientowałaby się, że z pracy urzędnika nie jeździłabym takim samochodem, jakim jeżeli nie żyłabym tak, jak żyję. To jest dobra kwestia, o której zapomniałem. Skąd ona ma tyle hajsu w takim razie? A, zapomniałem. Rano wstaje, uprawia jogę, medytuje, ma tatę milionera. Coś ty jej powiedziała? Gdzie ona jest? Czemu nie powiedziałeś jej, że to ty za mną chodziłeś, jak przyszłam do urzędu? Tak bardzo chciałeś mi pomagać załatwiać moje urzędowe sprawy. Zacząłeś się ze mną umawiać? Zacząłeś do mnie przyjeżdżać do domu i do łóżka też? Obiecałam ci, że cię zniszczę. Zostaniesz z niczym, zniszczę ciebie i twoją rodzinę. Wynoś. Zapamiętaj sobie na całe życie, że takiej kobiety jak ja się nie porzuca. Czy ty nie możesz tego z godnością przyjąć, że ktoś ciebie po prostu nie chce? Marek, ty musisz zrozumieć, że to jest fizycznie niemożliwe, żeby mnie nie chcieć. Einstein to udowodnił. Byłaś dobra na kochankę, ale chyba nie myślałaś, że zostawię dla ciebie rodzinę. Obiecywałeś mi to? Mówisz, że jestem dla ciebie najważniejsza na świecie? Że odejdziesz od żony, a później co, znudziłam cię i mnie wyrzuciłeś? Pamiętaj, obiecałam ci, że cię zniszczę, ciebie i twoją rodzinę. Wynoś się stąd. Dzwonię na policję. Marek. Marek, ostrożnie, żeby cię tylko nie zadrapała. Bo jak cię zadrapię, to dostaniesz supermoce. Supermoce ubrań w centki. I co teraz powiesz, Mareczku? Marek, ja umieram! I've fallen and I can't get up. Nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Marek wymyślił sytuację z łapówkami i chciał z nią załatwić wszystko sam, bo bał się, że wszystko się wyda. To, jaki jest naprawdę i że mnie perfidnie zdradzał. Poczułam, jak robi mi się ciemno przed oczami i brakuje mi oddechu. I runęłam jak długa na podłogę. Jak ona niby robi narrację do kamery, skoro jest nieprzytomna? Serio, czy twórcy paradokumentów nie mogą przyjąć jednej perspektywy, jednego pola narracji? Bo w każdym odcinku jest inaczej. Raz aktorzy wiedzą, że kamery za nimi chodzą. Raz nie wiedzą. Raz mówią do kamery i opowiadają, co się dzieje. Innego razu nie mówią. Parę minut później Jola dochodzi do siebie w łazience. Jest przy niej przerażony Marek. Kochanie, lepiej ci? Weź się napij, to lekarstwo na nerwy. Nic od Marka nie bierz. Jest zbyt duże prawdopodobieństwo, że chcecie otruć, żeby w końcu być w szczęśliwym związku z Aldoną. A i by the way, chciałem zaznaczyć, że miałem rację. Rzeczywiście, każdy mężczyzna w tej rodzinie śpi z Aldoną. Chyba zadzwonię po pogotowie. Usiądź, kochanie. Uspokój się. Uspokój się? Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Lepiej weź już to lekarstwo. A daj ty mi spokój z tym do cholery. Joluś. Gdzie ona jest? Aldona? Chyba w salonie. W tym samym czasie Aldona w salonie. O, to fajne, jest chyba drogie. Ja sobie wezmę, to wezmę, to też zabiorę, bo czemu nie? Za darmo stoi, to sobie to wezmę. Ale nie idź tam, jesteś taka zdenerwowana. Odejdź, ty padacu! Po chwilowym zasłabnięciu poczułam, że mam siły jak nigdy.
Postanowiłam załatwić sprawę z Aldoną. Mój mąż już dla mnie nie istniał. Dla mnie najważniejsze było to, żeby ta Lafiorynda odwaliła się od mojego syna. Chwilę później Jola zastaje w salonie Aldonę, która jak gdyby nigdy nic popija zrobioną przez Jolę herbatę. I porysowała filiżankę tipsem, no mówiłem no! Na świetną herbatę, pani proszę. To jak pani skończy, to proszę stąd wyjść i zrobić to, co mi pani obiecała. Chodzi o zerwanie z Piotrusiem? Właśnie. No oczywiście. Umowa to umowa, ale musi być jeszcze ostatni akt tego dramatu. Co to znaczy? Kto wie, co moglibyście mu nagadać. I tak jak obiecałam, on też musi za to zapłacić. Co ty kombinujesz? A, dzwoniłam do niego, jak była pani w łazience, zaraz tu będzie. Co ty grasz, babo? Oj, tam zaraz, babo. Myślałam, że się polubimy. Cześć. Co się stało, kochanie? Piotrek, natychmiast przestań. A, fuj! Całowanie Piotrka! No nie przestawaj. Nie przestawaj, tak cudownie smakujesz. To młodzieńcze usteczka. Nie, to co za tusia. Okej, okay, to jest p***ane. Z jednej strony Aldona mnie absolutnie przeraża. Ona jest chora, ale z drugiej strony trochę ją podziwiam. Trochę podziwiam jej dedykację do zniszczenia tej rodziny. Aldonko, co ty mówisz? Próbowałeś mi ją odbić? Czyś to oszalał? Nie, 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 to nie tak było. Bo wiesz, tatuś był pierwszy. No wiesz, on po prostu pierwszy był moim kochankiem. A miło było, ale się skończyło. Pobawiłam się i wystarczy. No bardzo mi jest smutno teraz. Ale zegarka nie muszę oddawać, prawda? Nie muszę? A to nie jest mi smutno. Mówiłam ci, że ona chce się tylko zemścić. I się tobą bawi. Widziałaś o romansie ojca? Myślałem, że się kochamy. A nie żartuj. A, tak na marginesie. Proponuję ci popracować nad panowaniem, nad swoim przyrodzeniem. Ale Aldona, ja naprawdę próbuję, ale on robi co chce! A i w ogóle próbuję też wziąć kilka lekcji od tatusia, bo tatuś był całkiem niezły w te klocki. Owszem, Aldona była bezczelną babą, ale mój mąż zachował się okropnie. On sam jej wchodził do łóżka i spowodował rozpad naszej rodziny. Po wydarzeniach dzisiejszego popołudnia Jola postanowiła wyrzucić Marka z domu. Porozmawiajmy. Nie mamy o czym. Ale ja ciebie kocham. Tylko ciebie. Żadna inna kobieta dla mnie się nie liczy. Żadna inna kobieta się dla mnie nie liczy! Oprócz Aldony. Co? Nie, nic nie mówiłem. O, jak miło. A ty sobie to uświadomiłeś w trakcie seksu z nią? Czy może po? Co mam zrobić, byś mi wybaczyła? Nie ma takiej rzeczy, którą mógłbyś zrobić. A teraz z łaski swojej zabieraj swoje rzeczy. I wynoś się stąd. Ale Jolu... Natychmiast! Wiem, że popełniłem błąd. Ty to nazywasz błędem? Rozpieprzyłeś rodzinę. Naraziłeś naszego syna na to, żeby wpadł w ręce tej harpii. Okłamywałeś mnie. A na dodatek okazałeś się damskim bokserem. To ona mnie sprowokowała. A ty chyba jesteś dorosły i powinieneś umieć panować nad sobą. Ale jak się okazało, nie potrafisz panować ani nad złością, ani nad swoim popędem. Ale spróbujmy zacząć wszystko od nowa. O nie. Ja zaczynam swoje życie od nowa, ale nie ma w nim miejsca dla ciebie. Jak to? Żegnam. Będę o ciebie walczył. Mamuś, przepraszam cię, to wszystko moja wina. Synku, to nie jest twoja wina. Ty jesteś jeszcze młody. Nie znasz życia tak dobrze jak my. Ale dam o mamie się tej wstrętnej babie. Na szczęście, już to zrozumiałeś. Musiałam wyrzucić Marka z domu. Nie mogłabym przebywać z nim w jednym pomieszczeniu, nie wspominając już o spaniu w jednym łóżku. Dostał to, na co zasłużył. Jeszcze nie do końca. Jakby miał dostać to, na co zasłużył, to warto by było rozpowiedzieć wszystkim gazetom w okolicy, że on w czasie, gdy mu urząd płacił za pracę, sypiał z Aldoną, więc tak naprawdę marnował publiczne pieniądze. Dla mnie to było obrzydliwe. Najpierw mój mąż z nią sypiał, a potem mój syn. Nie mieściło mi się to w głowie. Miałam nadzieję, że chociaż Piotrek wyciągnął z tego lekcję na przyszłość i że będzie mądrzejszym facetem niż jego ojciec. Aldona złożyła doniesienie na Marka. Przedstawiła abdukcję po pobiciu.
Marek przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Ma odpracować 20 godzin społecznie. Zrezygnował również z funkcji radnego. Ej, ale jaja, tej sceny nie ma. Nie ma sceny, jak Marek bije Aldonę. Oni wycięli tą scenę, ale zapomnieli ją potem wyciąć z podsumowania odcinka. Więc gratuluję, Marek, dostałeś teraz wyrok sądowy za coś, co się w sumie nie wydarzyło. Miesiąc później Jola wciąż próbuje dojść do siebie po upokorzeniu i odzyskać wiarę we własną kobiecość. Postanowiła wprowadzić kilka zmian do swojego życia. Między innymi znalazła pracę. Piotrek skupił się na studiach i wspiera matkę. Ej, musisz normalnie zjeść, co nie tak bieg łapiesz? Spieszę się, umówiony jestem. Z kim? Oj, nie panikuj, to Kamila z mojego roku. Oj, nie panikuj, to Kamila z mojego roku. W sensie mój rok uczy, to jest pani profesor, z którą się teraz spotykam. Fajna dziewczyna, może w przyszłym tygodniu zaproszę ją do nas? Super, będzie miło mi ją poznać. Dobra, lecę, pa. Pa. Jolu, ja nie spocznę, dopóki mi nie przebaczysz. Przyjąłem na siebie wszystkie kary, ale nie mogę pogodzić się z rozpadem naszego związku, bo ciebie kocham. Przykro mi, ale nic się nie zmieniło. Dziękuję za kwiaty, a teraz wybacz, nie mam czasu. Przykro mi, ale nic się nie zmieniło. Dziękuję za kwiaty, wyrzucę je za ciebie. Pa, pa. Jolu, czy mogę mieć nadzieję? Tego zabronić ci nie mogę. Do widzenia. Od miesiąca zastanawiam się, czego szukał u Aldony. Nie potrafię mu wybaczyć, choć naprawdę się starałam. Gdy przyszedł do mnie z kwiatami, nawet zrobiło mi się go żal. Nie, proszę przestać, on panią zdradzał, Jezus Maria. Ja rozumiem, że samotność jest bardzo smutna, ale jakoś z nią można żyć. Proszę spojrzeć na mnie. O Jezus Maria, niech pani Markowi wybaczy. Proszę Markowi wybaczyć. Ale nie potrafiłabym wrócić do tego, co było przed erą Aldony. Może kiedyś wyleczę tę ranę i pozwolę mu wrócić? Nie wiem, ale na pewno nie stanie się to teraz. Dziękuję wam kochani serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Jak zawsze na koniec oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha i Instagrama. Czołem! Co ty tu robisz? Co mi przeszkadzasz nagrywać, smrodzie?